Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. To jest podcast Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. W sprzedaży jest już najnowszy jesienny numer kwartalnika Tatry. Na okładce fotografia autorstwa Julity Hutko, przedstawiająca Dolinę Pięciu Stawów Polskich. Bohaterką numeru jest Jadwiga Zamońska, założycielka Szkoły Domowej Pracy Kobiet. O Zamońskiej opowiadamy w podcaście od dłuższego czasu. Za nami 6 odcinków poświęconych tej jednej z najważniejszych i najciekawszych Polek przełomu XIX i XX wieku. W kwartalniku znajdziecie obszerny tekst pod tytułem Korzenie autorstwa profesor Magdaleny Biniaś-Szkopek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. To opowieść o tym, co ukształtowało osobowość Zamońskiej. Autorka była gościem 87. odcinka naszej audycji. W Tatrach także dwa teksty Renaty Kowalskiej, która jest kierownikiem Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej TPN. Jej oba artykuły poświęcone są Szkole Domowej Pracy Kobiet. W kwartalniku także mój tekst o Teresie Grończak, jednej z ostatnich żyjących wychowanek szkoły generałowej. Pani Teresa razem z siostrą Anną mieszka w Kuźnicach, tuż przy obecnej siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Teresa i Anna są córkami Feliksa i Wiktorii Grończaków. Jako 3-letni chłopiec Feliks trafił do Zakopanego, przywieziony przez hrabiego Władysława Zamońskiego. Feliks zamieszkał w Kuźnicach i także tutaj poznał swoją przyszłą żonę Wiktorię. W 1922 roku na świat przyszła ich pierwsza córka Maria. Później rodziły się kolejno Aniela, Józefa, Teresa, Anna i najmłodsza Marysia. W archiwum rodziny Grończaków jest przepiękna czarno-biała fotografia. Wszystkie siostry, jako małe dziewczynki, stoją razem w kuźnickim ogrodzie, przebrane w kostiumy do przedstawienia w tutejszym przedszkolu. W sumie 5 sióstr Grończak uczyło się w szkole generałowej Jadwigi Zamońskiej. 2 w Kórniku, 3 w Zakopanem. Teresa uczęszczała do szkoły w czasie okupacji, kiedy placówka działała w willi Oksza pod nazwą Państwowa Szkoła Gospodarcza. Szkoła uratowała wiele dziewcząt przed wywózką do Niemiec na przymusowe roboty. Po 1944 roku instytucja wróciła do Kuźnic. Anna, młodsza siostra Teresy, ukończyła szkołę w 1950 roku. Historia rodziny Grończaków była kilkakrotnie już opisywana na łamach kwartelnika Tatry. Między innymi przez Joannę Pociask-Karteczkę i Tomasza Rowickiego. Ja sam poznałem Teresę i Annę pod koniec 2022 roku, kiedy rozpoczynaliśmy przygotowania do wystawy poświęconej Jadwidze Zamońskiej pod tytułem Czym mnie nakarmisz, Jadziu, którą dziś oglądać można w kuźnickim spichlerzu. Zaglądałem do sióstr z mikrofonem i aparatem fotograficznym jesienią, zimą i na wiosnę. Obserwowałem ich życie codzienne w 200-letnim domu, o którym Teresa lubi mówić, że jest tak stary jak same Kuźnice. To jedno z pierwszych kolorowych zdjęć. To pierwsze na stałe kolorowe zdjęcia. I właśnie w dzisiejszym odcinku wizyta u Teresy Grończak. Posłuchajcie. I tu zakład już przerobiony. Trochę, bo 3 razy był przerabiany. A tu my na tamie. Jak tu tama, tu woda spływa i tak to wygląda. Nazywam się Teresa Grączak, mieszkam w Kuźnicach. Jesteśmy w takim domku wyżej dyrekcji Parku Tatrzańskiego. Tata urodził się w 1893 roku i jako małe dziecko hrabia przywiózł go sierocińca od księżnej Ognińskiej. W 1906 zameldował go w Zakopanem, tu w Kuźnicach. No i mieszkał do śmierci. Ożenił się tu. Hrabia urządził wspaniałe wesele, chociaż to czas był ciężki.
Tata z nim gdzie wszędzie chodził, nieraz im niedźwiedź przechodził drogę tu, no bo to było po prostu ta droga, taka była normalna ulica na dół. No i tu mieszka, dostał mieszkanie od hrabiego oczywiście i cały czas był kształcony przez hrabiego, wyjeżdżał, że on do szkoły nie chodził, tylko nauczyciel, przychodził nauczyciel, uczył i taka duża, piękna sala była, to dziś pamiętam, choinka, wszystko, nawet na gwiazdkę dostał małego konika, tak małego i saneczki, także było mu to bardzo dobrze. Czyli oprócz taty tutaj... jeszcze Hubert. Tak, jest Jan Hubert. Władek Więckowski. Więckowski, tak. I Jan Hubert. I Jan Hubert, tak. Tu na górze mieli taki duży pokój, pamiętam go do dziś dnia. I tam się chowali, nauczyciel przychodził do nich, no i pracownicy byli w tym domkach, no mieszkali rodziny pracowników. No była Pająkowa, tu nas było dużo, Starowicze byli, my byli. No, jeszcze więcej, a w tym drugim domu to mieszkały te panie nauczyciele, cztery siostry ze szlachty. Tekla Zaleska była farmaceutką, a przecież nie było tak gdzieś gotowych lekarstw, tylko musiała wszystko robić. I ten pokój jeszcze do niedawna zapach miał apteki. To pamiętam zawsze na angielskim korytarzu. Angielski korytarz przez to był nazwany, że tam przyjeżdżali różni ludzie z zagranicy do zamojskich. A druga była magazynierką Henryka, Julia Zaleska była przełożoną, a Justyna była opiekunką, panią do towarzystwa do zamojskich. Czwarta, bo to ich było cztery siostry. Wszystkie z szlacheckiego rodu i wszystkie były skądś przyjechały i tu pracowały i mieszkały tu wyżej w tym domu. Bo tamten dom to był ten drugi, to dla nich był, a to było dla pracowników. Pani Teresu, jeszcze rzucam okiem tutaj na ten tekst profesor Karteczki, która z panią rozmawiała 7 lat temu. I tu jest napisane, że hrabia wysłał pani ojca do Pełkiń koło Jarosławia, żeby tata uczył się na weterynarza. Tak, to wszystko prawda. I potem no, hrabia wysłał ojca, jak już podstawówkę skończyli, z nauczycielem tu, do Pełkiń, do Czartoryskich, uczył się na weterynarza. Tak, to prawda. W pamięci to jeszcze jest, jak tata opowiada. I potem jeszcze gdzieś jeździł w każdym razie, a potem pracował tu, ale nie skończył tam nauki. I pracował później tu, jak już wrócił po świecie, pojeździł z hrabiem, to potem wrócił tu i to pracował. No i tu mieszkał, bo mieszkanie miało od hrabiego. Tutaj jest jeszcze napisane, że po powrocie do Kuźnic tata zajmował się ogrodem. Tak, był ogrodnikiem, a był wspaniałe dwa ogrody. W jednym były same porzeczki i to było parę kwater i truskawki takich, jakich do dnia jeszcze nie spotkałam. Tak wspaniałych truskawek. Jak tu były wszystkie kwatery, to duży, bo ogród był duży. I sięgał hecz pod zakład, a drugi ogród to był inspekta były, no i chowali tam rabarbar. No i wszystkie jarzyny były, te szklarnia była, wszystko tak, że tu wszystko było urządzone. I no i porzeczek przede wszystkim, galaretki wspaniałe robili, torty jakie piekli, piekarnia była, bo no coś wspaniałego. Piece po dziś dzień już trochę zaklejone, ale są. Także i nam pozwolili coś upiec, chleb czy coś, cośmy sobie mogli zanieść i upiec z tych piec, bo to były olbrzymie. Była taka maszyna nad korby, takie to dość duże było i tam mąkę wszystko sobie piekli i do Dańca, nawet do Zakopanego sprzedawali. To naprzeciw Morskiego Oka, tam było, to był sklep hrabiego. I na Kościeliskiej miał sklep i tu. Także hrabia nie próżnował. I wszystko tu robili sami. I cukiernia, pani Maria Kunc była, która się tym wszystkim przetworami zajmowała.
a z Rabki przywoził Maciu przywiozł śliwki, ogórki, te wszystkie różne beczki były duże z małym otworkiem, co ogórki kisili. Wszystko robili w piwnicach na dół w zakładzie. Było przejście, taki mały domek, tam w jednej strony mieli zimną wodę i mleko, i sery robili uczennice, bo krowy było dużo, było 10 krów było zawsze. I sery robiły, różne, uczyły się na wszystkiego, a z drugiej było, smażyło się te różne przetwory, jakie robiła pani Maria Kunc, ale wspaniale. Zbierałyście pożyczki, tak, i truskawki, tak, żeby uzbierać pieniądze na zeszyty, to prawda? Tak, tak. Proszę tak. O tym opowiedzieć. No a płacili nam za to, cośmy zbierały, to myśmy potrzebowali to na kupienie zeszytów do szkoły, a szkołę my mieli blisko, bo na Bystrym była podstawówka, podstawowa szkoła. No tośmy na zeszyty musiały sobie uzbierać. Była jeszcze specjalna maszyna do lodów. A to była taka drewniana maszynka, to taka beczułka drewniana, i lodu się napało i się rękami kręciło, wróciło się, zamroziło bardzo dobrze lody. I woda doprowadzona była rynną z potoku Bystra. Z potoka, bo tak w domu my nie mieli studni, ale to woda była z potoka. Najlepsza woda, jaka w ogóle istnieje, jest u nas w Kuźnicach. A właśnie, wytwórnia wody sodowej jeszcze była. A do dnia stoi budynek, w którym robili wodę sodową. Wodę ciągnął z góry, tam ze źródła sprowadził wodę. I nawet pewnie do dnia tak jest. I tam mieszkają teraz ludzie, a i tam robił wodę sodową wspaniałą, jak mu nigdzie nie była. W krachelkach zamykanych. I to nawet kobieta brała i tam jak się na Halę Gąsienicową w takim stoliczku sprzedawała tą wodę i słodzoną i taką czystą, ale bardzo dobrą. A Murowanica tam naprzeciw, to była biura dla, co węgiel, kamień kopali w kamieniołomach. Tam było, gdzie teraz lodowisko jest, tam był plac i tam były domki dla pracowników kamieniołomów. To była drukarnia, robili też takie zeszyty, kuźniczanka i to kwartalniki były. Pani Tereso, pani pamięta córkę Jadwigi Zamoyskiej, Marię? No pamiętam ją, chodziłam z nią, z Marią Zamoyską, nosiłam jej sztalugi, bo ona malowała, ona pięknie śpiewała. Dużo czasu z nią przebywałam, dużo. Potem jak umarła, też poszłyśmy popatrzeć. Jeszcze Zocha, sąsiada, córka, mówi, po coś mi tam zaprowadzi. Ja się tak potem boję, wie, no czego? Czego się boisz człowieka? Nie, że w łóżku w białej sukni była ubrana, bo wszystkie te panie, to bowiem te panie, co tu były, to wszystkie były chowane w nocnych koszulach. Byleby na biało, tylko prześladło, owinięte i tak, bez ubierań. Ja bym chciał jeszcze wrócić do historii ojca pani, do Feliksa Grończaka, bo tata poznał swoją przyszłą żonę Wiktorię, na weselu kolegi. Tata był zaproszony, był na weselu, a mama przyjechała z Lwowa i na weselu się poznali. Mam tu zapisane, że wzięli ślub zaledwie po 6 tygodniach znajomości. Tak. Wzięli ślub. Po 6 tyle się, co się poznali, i zaraz tata pojechał na parafię do księdza proboszcza i zamówił ślub i już zaraz ślub brali. Miłość od pierwszego wejrzenia. Mama była sierota, tata był sierota, który nie wiedział skąd jest, skąd pochodzi, nic nie wiedział. Wiedział, że go hrabia od księżny Ogińskiej przywiózł z sierocińca. I tata przez całe życie, mam tutaj zanotowane,
próbował rozwikłać zagadkę swojej tożsamości. Tata po prostu, tata się mówi tak, nie wiem kim jestem, skąd ja jestem, co ja jestem, skąd się tu wziąłem. No i już po śmierci taty, bo tata umarł nagle, mając 64 lata, na zawał, bo tu umierał, tu w tym miejscu nawet, jak dziś pamiętam, nagle umarł. No, ale myśmy potem zaczęli dochodzić tego. Pierwsześmy się dowiedzieli, że w szpitalu był od razu ochrzczony i że chrześni, a coś tam byli, nazwisko podali, ale już nie pamiętam. I potem był oddany do księżnia Ogińskiej, do sierocińca, to gdzieś Kobielska tu tym było. No a potem hrabia go przywiózł, ale jeszcze małe dziecko, także tu był, a zameldował go 6 maja, to pamiętam jak no w 1906 roku. Także my tu mieszkamy już kupę lat. Myśmy do szkoły chodzili też tu niedaleko. Ten budynek jeszcze stoi do dzisiaj, ten drewniany zaraz za mostkiem. Ale jeszcze go nie rozburzyli, tylko stoi. Także nieraz to człowiek wziął klasę i poszedł na labę. Ile razy po tych rękach dostałam, to moje. Ale nic się im nie stało. A jeszcze trochę pamięć mam na te 98 lat. Czasami to w nocy to mi się przypomnie, to mi, jak nie mogę spać, to wszystko tak widzę, jak to było. To wszystko mi się przypomina. Było nas 6 sióstr. Maria, Aniela, Józefa, Teresa, Hania i Maria druga, trzecia, że 6 Maria, bo to 6 nas było, bo ona była uszczona jako Maria. I teraz jesteście tylko wy dwie. My zostały dwie. To ja była przed nią o 4 lata, jest młodsza ode mnie ona, bo ja ich musiała bawić potem, a Hanie i Kazie. I to Marysię małą, ale my ją nazwali Kazią, bo najstarsza była Maria, a najmłodsza, bo ksiądz nie napisał pierwsze Kazia, tylko napisał Maria. To musiała być dwie Marie. Najstarsza i najmłodsza. Proszę opowiedzieć o Szkole Domowej Pracy Kobiet, bo obie panie jesteście kuźniczankami, wychowankami Szkoły Domowej Pracy Kobiet. Jak to było? Szkoły za okupacji, jak już wojna wybuchła, to potem pani Koczorowska zrobiła szkołę w Okrzy, w Zakopanem, żeby do Niemiec nie wywieźli wszystkich dzieci. Przez 3 lata ta szkoła trwała. Za naszych czasów, no to przedwojenna to była inna. Wszystko było. Musiały przejść wszystko po kolei. Od gospodarstwa przy krowach robić to wszystko. Przez pranie, wszystko musiały robić. Wszystko musiały się uczyć. No i gotowanie. A poza tym to była szkoła, że bardzo, bardzo trudna szkoła. Także oni prowadzili, bo potem już my to już trochę... Ale ta dawna uczennica to miała wszystko, jak była zamojska i narowa. Ja dzisiaj jak eksa upiekę, to takiego, jak się robili jeszcze w szkole. Takiego pan nie kupi. Pani Teresu, to jaki jest przepis na ten keks? O, to jest taki przepis, nie tak wielki. 40 deko musi być bakali. To w tym jest... rodzynki, orzechy, co to figi, czekolady kawałek gorzkiej, ale gorzkiej i skórki pomarańczowe. To musi być 40 deko tego. I ciasto się robi, po prostu wkłada 5 jajek, biją całych, 30 deko mąki, 20 deko cukru pudru, bo to w głowie już się poukładano. No i proszek do pieczenia, to się musi dać. No i cukier waniliowy, no i masło. I to wszystko się
teraz dawniej trzeba ma kucze ucierać. A teraz się maszynką przez 20 minut, 15 ubije, co się bakal jest, pomieszane z mąką, dobrze się dobrze wymiesza do formki i do pieca. I to musi wyrosnąć, to musi pęknąć. Ciasto musi być pęknięte, musi być rośnięte i pęknięte. Wtedy jest dobre, bo to jest dosyć dużo roboty, no, ale we dwie to zrobimy. Czy ja mam taki pomysł, czy ja mogę do was zajrzeć, jak będziecie ten keks robić? Żeby was sfotografować, jak pracujecie w kuchni obie? No, a to już przed świętami nie będziemy robić. Nie po świętach. Po świętach. Bo jesteśmy zaproszeni do rodziny Ani. Bo ja nie mam żadnych, bo ja nie wyszłam za mąż w ogóle. Jestem samotna. Pani Tereso, chcę jeszcze wrócić do dawnych czasów i zapytać panią o właśnie lata okupacji. Co pani wtedy robiła? Jak wojna wybuchła, kończyłam siódmą klasę, szóstą, siódmą robiłam w jednym roku, z tym, że doszło niemieckie, ale skończyłam. No a potem do nieszczęsnego Berghausu. Kalatówki, schronisko w Kalatówkach. I całą okupację albo w Kuźnicach byłam, albo w Kalatówkach. A w Kalatówkach miałam zadanie windę obsłużyć, jak kelnerzy przysłali, co tam potrzeba. I personelowi zrobić obiad. Całe życie mieszkacie w Kuźnicach. Jakie są Kuźnice dzisiaj? Dzisiaj Kuźnice mi się nie podobają. Szczęśliwie, że wnet odejdę, bo to nie są Kuźnice. To nie są nasze Kuźnice. Po co tą dziurę tam kopią, żeby tam... Nie. Bo w hrabia jedynie co dobudował pralnię. No ale kancelarię, gdzie on mieszkał, to zburzyli, bo on tylko na górze, a tam straszyło. Straszyło. To mama nieraz mówiła, że ni stąd, ni za woda się puściła, bo woda była tylko w takich żelaznych tych, takich doprowadzona, bo my musieli iść na pole tu po wodę. To tylko tam była doprowadzona, czy ni stąd, ni stąd sama się puściła. No a poza tym moja siostra, tam mieszkała Kazia i koleżanki jej, a patrzą, taki pan z siwą brodą stoi w oknie. No i pędem przyleciała do domu, że chcieli do Leoś iść, ale tam w oknie, a to nad drzwiami był, nad drzwiami to okno, 3x3. No i Kazia mówi, że taki pan siwy tam był, bo im się, żeby szedł tat z nimi. Ten pan tam był. Był to duch hrabiego Zamońskiego. No tylko, no bo to już dawno po śmierci było, bo jeszcze dzieci były, to z okupacji było. Tam straszyło. Na kiedy się możemy umówić na keks? Ja przywiozę wszystkie składniki, to co trzeba. To ja już będę, postaram się mieć, bo to pan tak nie kupi jak trzeba. Figi to już trzeba, zależy jakie się kupi. To trzeba drobno pokroić, orzechy trzeba dobrze posiekać, no i to wszystko przygotować. To jest miseczka. Gorzka czekolada do tego musi być. 10 deko czekolady, 5 deko skórki pomarańczowej, no także musi być 40 deko. I na to 30 deko mąki, 20 deko cukru pudru, kostka masła, proszek do pieczenia i cukier wanilowy. I to wszystko to trzeba połączyć potem wszystko i do pieca na 180. Nie daje na 180 całkiem, żeby się nie przypiekł. I godzinę pieczkę i już patyczkiem patrzę, czy upieczony po godzinie, suchy wyjmuję i jest gotowy. Musi pęknąć. Bez tego ani rusz. Czego jeszcze nauczyłyście się, panie, w Szkole Domowej Pracy Kobiet? Myślę o przygotowywaniu posiłków. Jaka potrawa wam najlepiej wychodzi? Wszystkie. No, ja teraz gotuję obiad dla siebie i dla Hani. Bo musimy coś jeść. Zrobiliśmy sobie na przykład jabłka w cieście wczoraj. Jakie dobre były. 2 dni my zjadły.
i zupy krupniczku albo pomidorowej zupy i mamy jedzenie. Albo z lanym ciastem, albo z makaronem, no i tak na zmiany. Albo barsz. Chodź, co robimy. A dzisiaj co macie na obiad? To barszcz i krokiety z kapustą i z grzybami. Skromnie jemy. Ale tak patrzę na tę fotografię, która tutaj jest w tekście pod tytułem Kuźnica moim domem. Pod spodem jest pani zdjęcie. Moje. Tak, przy oknie, tutaj w domu. Mam wrażenie, że przez te 7 lat niewiele się pani zmieniła. Ja nie wiem, ja tego w ogóle nie rozumiem. Ani się inaczej nie czuję, tak jak zawsze, nie choruję. Wyjdę tak na mróz, mnie nic nie chytą, nic, kataru nie mam. Nie wiem. Sama się zastanawiam, co to jest. Ale potem przywieźli mnie siostrę moją, bo ona sama, a ja też nie mogę być sama, to jesteśmy we dwie. No i już. O dawnych kuźnicach i szkole domowej pracy kobiet opowiadała Teresa Grończak, jedna z najstarszych żyjących wychowanek szkoły generałowej Jadwigi Zamońskiej. Keks, o którym opowiada pani Teresa, udało się upiec, a cały proces przygotowania ciasta, według starego przepisu, można oglądać na filmie pokazywanym w Spichlerzu w ramach wystawy poświęconej Jadwidze Zamońskiej. Na dzisiaj to wszystko. Słuchaliście 98. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przypomnę, że można nas słuchać między innymi na Spotify'u, Google Podcasts, iTunes i w Audiotece. Jak zawsze zachęcam do kontaktu ze mną, na przykład przez Instagram. Można także pisać do mnie na adres bartek.solik@gmail.com. Do usłyszenia niebawem, mówił Bartek Solik.